pierwszy raz tutaj przyszedłem, gdy poznałem moją dziewczynę w szkole sportowej na Sikorniku. Miałem wtedy 16 lat, pokazała mi to miejsce i po pierwszym spotkaniu właśnie w tym parku bardzo mi się tutaj spodobało, bo jest tu właśnie cisza, spokój. No, przyprowadziłam tutaj Patryka, ponieważ byłam przekonana, że spodobał mi się to miejsce, że na pewno przyjmie je jako taką oazę spokoju, tak jak ja je odbieram, ponieważ może się tutaj wyciszyć po przegranym meczu, po jakimś gorszym dniu, a przy okazji może spędzić czas w spokoju. I darzymy dużym sentymentem to miejsce na pewno. Zaczęliśmy przychodzić do tego parku, ponieważ w momencie, kiedy się rozpogodziło, chcieliśmy spędzić trochę czasu we dwójkę, poznać się lepiej, a jest to idealne miejsce, żeby w spokoju porozmawiać, dowiedzieć się więcej o sobie. Urzekła mnie tutaj najbardziej właśnie palmiarnia, która znajduje się tutaj za nami. I uważam, że tam najlepiej pójść z rodziną i zobaczyć rzeczy, których nie zobaczymy na co dzień u nas w naszym kraju. Jest tu dużo zieleni, która uspokaja, która pozwala się skupić na wielu sprawach. Można tutaj spędzić czas z przyjaciółmi, z rodziną. Przychodzimy sobie pospacerować, odpocząć, usiąść właśnie w cichym i spokojnym miejscu na naszej ławce, którą wybraliśmy sobie, gdy zaczęliśmy się tutaj spotykać. Tutaj odbyła się nasza pierwsza randka i również miał tutaj miejsce nasz pierwszy pocałunek. Rozmawiamy tutaj przeważnie o moim meczu, jak to wszystko wyglądało. Myślę, że gdy zagram jakiś słabszy mecz lub mam jakieś trudne chwile, to w każdym momencie ona mnie bardzo wspiera. Rozmawiamy tak samo również o jakichś problemach, które mamy w naszym związku lub w jakichś trudnych chwilach. Jedna osoba zawsze pomaga drugiej, zawsze naprowadza kogoś, co można zrobić w danej trudnej sytuacji. Jestem z niego bardzo dumna, nie ukrywam. W momencie, kiedy zaczynaliśmy się spotykać, Patryk grał jeszcze w swojej drużynie swojego rocznika, w związku z czym nie było przesądzona jego kariera, co będzie dalej. Cały czas od początku walczymy w tym wszystkim razem. On bardzo ciężko pracuje i jest to głównie jego zasługa. Ale myślę, że wsparcie też jest ważne, bo takie poczucie, że jest ktoś obok, kto mimo wszystkiego zawsze z tobą cię wspiera, jest istotne. Człowiek wtedy się nie podłamuje, jest zmotywowany, zdeterminowany, a Patryk należy właśnie do osób bardzo pracowitych, zdeterminowanych i nie chciałabym, żeby kiedykolwiek ktoś stanął na jego drodze do szczęścia, do kariery, do sukcesu, więc na każdym etapie jestem przy nim i pcham go do przodu w momencie, kiedy tego potrzebuję. Był mecz z Krakowią, który był na pewno nieudany i byłem zawsze w takiej, no byłem takie lekkie może załamce, że no to już mi nie wyszło, tutaj jakaś szansa stracona, no ale właśnie tak jak mówię, tak rozmawiałem o tym z dziewczyną, z rodzicami i zawsze mówili mi, że mam się tym nie przejmować, że mam cały czas dalej pracować, że mam nabrać teraz właśnie pokory, że teraz już wiem, jak to wszystko wygląda i że nie można osiągnąć czegoś bez ciężkiej pracy, tak? No i myślę, że teraz ta ciężka moja praca właśnie dała efekty. Był to dla nas bardzo ciężki moment, bo każda porażka Patryka jest też moją porażką i bardzo ją przeżywam łącznie z nim, więc w każdych trudnych chwilach staram się wspierać go na każdym etapie, jak tylko mogę. Mam nadzieję, że daje to efekty i że czuje moje wsparcie, ponieważ wszystkie jego sukcesy są też moją radością i chcę, żeby spełniał swoje marzenia, więc staram się być przy nim w każdym możliwym miejscu, w każdym możliwym czasie, kiedy on potrzebuje mieć mnie przy sobie. No, mam teraz sobie tą pokorę, bo zostałem też nauczony właśnie przez mojego trenera mentalnego, z którym pracuję, że jeżeli się zagra jeden, dwa mecze w Ekstraklasie, to nie jest coś takiego, że można już chodzić głową w chmurach, tak jak myślałem o tym po pierwszym meczu z Krakowią i cały czas dalej ciężko pracuję i tak jak mówię, no, wspiera mnie dziewczyna, wspiera mnie moja rodzina i cały czas jest mowa o tym, że trzeba cały czas ciężko pracować i robić samemu wszystko cały czas dodatkowo, żeby właśnie poprawiać swoje umiejętności. Jak jest czas i moja dziewczyna ma ochotę, to tak samo idzie ze mną na te boisko i idzie troszkę też sobie właśnie pograć ze mną w tą piłkę i myślę, że ona też jest zadowolona z tego i cieszy się z tego właśnie, że cały czas trenuje i myślę, że nie będzie jej to nigdy przeszkadzać, że no, piłka to jest coś, co kocham.
Nie uważam się za waksa. Ja też mam swoje wartości, też mam swoje plany, swoje marzenia i chcę je realizować. Mimo tego, że Patryk stawia bardzo wysoko poprzeczkę, nie da się ukryć, mimo tego chcę dążyć do swoich celów i też je osiągać. Nie chcę być partnerką piłkarza, tylko chcę być Patrycją, chcę być sobą i też chcę realizować swoje marzenia, bo również je mam. Dzisiaj spokój, bardzo gorąco. Czemu się nie gonić? No, widzisz, mnie męczy. No tak, bo zawsze... No ale wczoraj nie miałem takiego wąsa, urósł przez noc. Tak. Tak, jest to miejsce publiczne, więc nic mi nie grozi.